Emilia, rewanż GKS-u w meczu z rekordem, co prawda w lidze, no ale udany, nie da się ukryć. Ja myślę, że nie szukałyśmy tutaj tak naprawdę rewanżu. Chciałyśmy zagrać dobry mecz, chciałyśmy spełnić założenia taktyczne, chciałyśmy pokazać, że po prostu to była wpadka tamten tydzień i znamy swoją wartość i wiemy, że powinniśmy tutaj w tamtym tygodniu wygrać. Tak się nie stało. Dzisiaj wydaje mi się, że zagrałyśmy całkiem dobry mecz. Cieszy mnie bardzo, że zaczęłyśmy strzelać bramki, bo tego na pewno nam brakowało. Cieszę się, że Klaudia i Nikola strzeliły bramki, bo to są nasze napastniczki i od nich bardzo wiele zależy, jak wyglądamy w ofensywie. Cieszę się również, że drużyna mi zaufała i pozwoliła mi wykorzystać te dwa karne, więc tak naprawdę no, wracamy zadowolone do domu. Dla ciebie właśnie dwa pierwsze gole w barwach Gieksy. Szkoda, że na koniec rundy, bo rozpędziła się jak zaczynamy przerwę, ale też dobry prognostyk na kolejną. Ja się cieszę przede wszystkim, że mogłam jeszcze zagrać w tej rundzie, że mogłam pomóc, że dołożyłam dzisiaj te dwie bramki i nic, i tylko jestem pełna optymizmu i nie mogę się doczekać okresu przygotowawczego i rundy wiosennej, bo myślę, że ta drużyna ma bardzo duży potencjał, jeżeli uwierzymy w to, że naprawdę potrafimy grać na wysokim poziomie i będziemy starały się jak najwięcej grać na takim poziomie i jakby zmienimy nasze myślenie, bo to jest największy problem, nasze myślenie, to jestem pewna, że na wiosnę naprawdę pokażemy się z dobrej strony i pokażemy, że drużyna GKS-u ma charakter. No właśnie, już tak na koniec, jak ocenisz przebieg tej rundy, jak ocenisz pracę wykonaną przez zespół? Ja myślę, że tak przyglądając się z boku, bo tak jak mówiłam, nie było mnie tutaj jakby w środku drużyny, ale myślę, że tak jak wspomniałam, ta drużyna ma duży potencjał. Widziałam, jak ciężko trenowały dziewczyny, widziałam, ile z siebie dawały, ale wydaje mi się, że siła właśnie, jakby są rezerwy w tym, żeby nasze nastawienie trochę zmienić, żeby poprawić naszą mentalność i jestem pewna, że jeżeli to poprawimy, to pójdziemy o level wyżej. Tak się bawi, wygrywa GKS! Hej! Tak się bawi!